Jesienią 1976 roku marka z gwiazdą rozpoczęła pracę nad projektem W201, który stanowił szereg wyzwań. Z kolei Baby Benz musiał być pojazdem podboju. Oczywiście miał na celowniku serię trzecią i musiał lekko stąpać po jej pietach. Ale podobnie jak jego rywal, przyszły bestseller Mercedesa musiał przede wszystkim szukać nowych, młodszych klientów. Dzięki temu kompaktowemu samochodowi producent zamierzał zwiększyć wolumen sprzedaży i miał nadzieję przekroczyć barierę 500 tysięcy sztuk dla wszystkich wersji łącznie, liczba osiągnięta w 1985 roku. Zapewnił sobie środki do osiągnięcia tego celu poprzez modernizację fabryki w Bremie. Ten dawny zakład, zbudowany przez Borchwarda w 1938 roku, a następnie obsługiwany przez Hanoma Henschel przed przejęciem w 1969 roku, musiał być w stanie produkować 100 tysięcy nowych małych Mercedesów rocznie. Fabryka w Sindelfingen szybko osiągnęła punkt nasycenia, wyprodukowano ponad 1,8 miliona egzemplarzy modelu W201. Jeśli chodzi o stylistykę, nacisk położono na aerodynamikę. Chociaż zespół Bruno Sacco, w skład którego wchodzili Józef Gallizendorfer, Peter Pfeiffer, Harald Leszke, Johann Tomford i Gerhard Kardiet, projektował modele typu fastback i modele z opływowymi felgami do 1977 roku, Sacco wolał bardziej racjonalne rozwiązanie, jedno z jego haseł, gdy mówił o genezie tego modelu. Projekt został sfinalizowany w 1978 roku. Aby poprawić CX pojazdu, tylna sekcja, która była mniej szeroka i podniesiona, zerwała z estetyką poprzednich modeli, co zdezorientowało publiczność w momencie wprowadzenia na rynek. Model ten kontynuował formalne słownictwo zainaugurowane w W126, które dyskretnie oderwało się od włoskich kanonów. Ten diamentowy styl, jak nazwał go dziennikarz Giancarlo Perini, miał być znakiem rozpoznawczym ery Sacco aż do wczesnych lat 90. W 1982 roku pierwszymi dostępnymi wersjami były 190 i 190e. Każdy z nich był wyposażony w rzędowy silnik M102 o pojemności 1997 cm3. 190 był wyposażony w silnik M102 921 o mocy 90 koni mechanicznych, 66 kW, a 190E w silnik M102 962 o mocy 120 koni mechanicznych, 88 kW. We wrześniu 1983 roku wprowadzono 190E2-3 tylko na rynek północnoamerykański, choć był później dostępny w innych krajach, wyposażony w silnik M102 961 o mocy 115 koni mechanicznych, 84 kW. Zmniejszenie mocy wynikało z ówczesnych norm emisji spalin na rynku północnoamerykańskim. W 1984 roku udoskonalono kolektor dolotowy, wałek rozrządu i układ wtrysku paliwa, dzięki czemu silnik osiągał moc 122 koni mechanicznych, 90 kW. Gaźnikowa wersja 190 również została zmodyfikowana w 1984 roku, uzyskując wzrost mocy do 105 koni mechanicznych, 77 kW. W 1984 roku pojawił się również wariant 2.3.16 Cosworth. W 1985 roku 190E2-3 został wyposażony w silnik M102 985 o mocy 132 koni mechanicznych, 97 kW, aż do zmiany w 1987 roku, w którym zastosowano układ wtryskowy Bosch KE3 Jetronic, inny układ zapłonowy i wyższy stopień sprężania, wytwarzający 136 koni mechanicznych, 100 kW. Na Międzynarodowym Salonie Samochodowym we Frankfurcie we wrześniu 1985 roku pojawił się również pierwszy 190 wyposażony w silnik rzędowy. Wyposażony w silnik M103-940, 190E2-6 miał maksymalną moc wyjściową 160 koni mechanicznych, 118 kW, z katalizatorem i 166 koni mechanicznych, 122 kW, bez niego. Na rynku północnoamerykańskim 190E2-6 był sprzedawany do 1993 roku, czyli do końca produkcji W201. W latach 1992-1993-26 był dostępny jako specjalny wariant Sportline z ulepszonym zawieszeniem i wnętrzem. 190E2-3 był sprzedawany do 1988 roku, a następnie przeszedł na krótką przerwę, aż do ponownej sprzedaży w latach 1991-1993. W 1990 roku Mercedes-Benz wycofał gaźnikowy 190, zastępując go 190E1-8 z wtryskiem paliwa.
Wykorzystywał on silnik M102-910 o pojemności 1797 cm3 z tą samą średnicą, ale krótszym skokiem niż M102-962 i wytwarzał taką samą moc 109 koni mechanicznych, 80 kW, jak odchodzący 190, choć z momentem obrotowym tylko 150 Nm. 190D był dostępny z trzema różnymi silnikami. Czterocylindrowy silnik rzędowy o pojemności 2 litrów był silnikiem podstawowym i nigdy nie był sprzedawany w Ameryce Północnej. Wersja o pojemności 2,2 litra, o takiej samej mocy jak 2.0, została wprowadzona we wrześniu 1983 roku. Była ona dostępna tylko w latach modelowych 1984 i 1985 i tylko w USA i Kanadzie. Silnik rzędowy o pojemności 2,5 litra był dostępny pod koniec lat 80. i na początku lat 90. Silnik 2.5 turbo, sprzedawany w Europie kontynentalnej, ale nie w Wielkiej Brytanii przez wiele lat, był dostępny dla amerykańskich nabywców dopiero w 1987 roku i jest obecnie przedmiotem kolekcjonerskim. Wygląd zewnętrzny 2.5 turbo różni się od innych tym, że ma otwory wentylacyjne w przednim błotniku po stronie pasażera, które doprowadzają powietrze do turbosprężarki. Pod koniec lat 70. Mercedes rywalizował w rajdach z dużymi coupe serii R107 z silnikiem V8, głównie lekkim Mercedesem 450 SLC 5.0. Mercedes chciał wziąć udział w rajdach 190E i poprosił brytyjską firmę inżynieryjną Cosworth o opracowanie silnika o mocy 324 koni mechanicznych, 239 kW, dla samochodu rajdowego. Projekt ten był znany jako projekt WAA firmy Cosworth. W tym czasie wprowadzono na rynek Audi Quattro z napędem na wszystkie koła i turbodoładowanym silnikiem, przez co 2.3.16 wydawał się zdeklasowany. Z ciągłym pragnieniem konkurowania w sportach motorowych modelem 190, a teraz także z silnikiem, Mercedes zwrócił się do serii sportów motorowych Deutsche Tourenwagen Meisterschaft. Samochody ścigające się w tych mistrzostwach musiały być jednak oparte na modelu drogowym. Mercedes musiał więc wprowadzić do produkcji seryjnej model 190 wyposażony w wersję silnika Cosworth. Wyczynowy model był znany jako 190E2316 i zadebiutował we wrześniu 1983 roku na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie, po tym jak jego reputacja została już ugruntowana. Trzy samochody, tylko nieznacznie zmienione kosmetycznie, ustanowiły w sierpniu 3 rekordy świata w ośrodku testowym Nardo we Włoszech, rejestrując łączną średnią prędkość 247,94 km/h na dystansie 50 tysięcy kilometrów i ustanawiając 12 międzynarodowych rekordów wytrzymałości. Powiększony silnik 2,5 litra zastąpił silnik 2,3 litra w 1988 roku. Oferował on dwurzędowe łańcuchy rozrządu, aby naprawić łatwo zrywające się pojedyncze łańcuchy we wczesnych silnikach 2.3 i zwiększył moc szczytową o 19 koni mechanicznych, 14 kW, przy niewielkim wzroście momentu obrotowego. Na rynku europejskim samochód osiągał moc do 204 koni mechanicznych, 150 kW, bez katalizatora, ale był przygotowany do jego zamontowania, zwanego RUV. Samochody z katalizatorem wyposażone w 2,5-litrowy silnik 16V generowały nieco mniejszą moc wyjściową wynoszącą 195 koni mechanicznych, 143 kW. Cosworth wymienia również kod projektu WAB dla rozwoju głowicy 2,5-16-zaworowej, podobnie jak w przypadku głowicy 2,3-16-zaworowej. Wraz z debiutem BMW M3 Evolution 2 w marcu 1988 roku, bezpośredniego konkurenta 190E, stało się oczywiste, że 2.5.16 potrzebuje zwiększenia mocy, aby pozostać konkurencyjnym. W marcu 1989 roku model 190E 2.5.16 Evolution zadebiutował na targach motoryzacyjnych w Genewie. Evo 1, jak zaczęto go nazywać, miał nowy tylny spoiler i szersze nadkola. Wprowadzono wiele zmian w elementach podwozia, takich jak hamulce i zawieszenie. Samochód posiadał regulowane zawieszenie, pozwalające na dostosowanie prześwitu za pomocą wewnętrznego przełącznika. Wszystko po to, aby samochody Evolution były jeszcze bardziej efektywne na torze. Moc wyjściowa Evo 1 jest podobna do zwykłego 2.5.16, czyli 195 lub 204 koni mechanicznych, 143 lub 150 kW. Miał jednak przeprojektowany silnik o podobnej pojemności, ale co najważniejsze, krótszym skoku i większym otworze, co pozwoliło na wyższy limit obrotów i lepsze generowanie mocy.
Dodatkowe zmiany dotyczyły ulepszonej masy wirującej, ulepszonego układu smarowania oraz ulepszonego rozrządu krzywkowego. Cosworth wymienił również kod projektu WAK dla rozwoju silnika Evolution o krótkim skoku. Tylko 502 egzemplarze Evolution zostały wyprodukowane do homologacji zgodnie z zasadami DTM. Dla klientów pragnących jeszcze lepszych osiągów dostępna była opcja PowerPack opracowana przez AMG za 18 tysięcy marek niemieckich. Opcja PowerPack obejmowała ulepszone wałki rozrządu, korpus przepustnicy o większej średnicy, bardziej responsywny system zapłonu i zarządzania paliwem, a także ulepszone układy dolotowe i wydechowe, była oferowana tylko z podwójnymi, metalowymi katalizatorami zamiast pojedynczego ceramicznego stosowanego w zwykłym 2.5. Rezultatem netto był wzrost mocy o 30 koni mechanicznych, 22 kW, w stosunku do standardowego samochodu, co dało łączną moc 225 koni mechanicznych, 165 kW. W marcu 1990 roku na Geneva Auto Show zaprezentowano model 190E2516 Evolution 2. Samochód ten był sprzedawany w 1990 roku za 136 720 marek niemieckich. Evo 2 zawierał pakiet AMG PowerPack zamontowany w tym samym czterocylindrowym silniku rzędowym o pojemności 2463 cm3, co Evolution, wytwarzającym maksymalną moc 235 koni mechanicznych, 173 kW, przy 7200 obrotach na minutę i 245 Nm momentu obrotowego przy 5000 obrotach na minutę, a także w pełni regulowane zawieszenie SLS, umożliwiające regulację prześwitu za pomocą wewnętrznego przełącznika. Oczywistą modyfikacją Evolution 2 był radykalny zestaw nadwozia, zaprojektowany przez profesora Richarda Eplera z Uniwersytetu w Stuttgarcie, z dużym regulowanym tylnym skrzydłem, spoilerem tylnej szyby i 17-calowymi felgami aluminiowymi Evolution 2. Zestaw służył celom aerodynamicznym, został przetestowany w tunelu aerodynamicznym pod kątem zmniejszenia oporu powietrza do 0,29, jednocześnie zwiększając siłę docisku. Okresowe anegdoty mówią o tym, że szef działu badań i rozwoju BMW, Wolfgang Reitzle, powiedział: prawa aerodynamiki muszą się różnić między Monachium a Stuttgartem, jeśli to tylne skrzydło zadziała, będziemy musieli przeprojektować nasz tunel aerodynamiczny. Anegdota głosi, że BMW przeprojektowało swój tunel aerodynamiczny. 500 egzemplarzy zostało pomalowanych na niebieski czarny metalik Blauschwarz. Ostatnie dwa egzemplarze, o numerach 501 i 502, zostały pomalowane na srebrny Astral, co czyni je najrzadszymi z Evolution. Evo 2 miał najkrótszą serię produkcyjną spośród modeli serii 190, z produkcją rozpoczętą w 1990 roku i zakończoną w 1991 roku. W190D Blue Efficiency to eksperymentalny pojazd demonstrujący ulepszenia wprowadzone w technologii silników wysokoprężnych w ciągu ostatnich 20 lat, w oderwaniu od równie głębokich zmian w bezpieczeństwie i komforcie całego samochodu. Bazuje on na modelu 190E26 z 1988 roku, wyposażonym w silnik Mercedes-Benz OM651 o mocy 204 koni mechanicznych, 150 kW i 500 Nm przy 1800 obrotach na minutę. 190D Blue Efficiency przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 6,2 sekundy, zużywając przy tym 4,9 litra paliwa na 100 km NEDC. Dla porównania, oryginalny samochód zużywa 7,3 litra paliwa na 100 km. 190D Blue Efficiency został również porównany do C250 CDI Blue Efficiency, który ma spalanie 5,1 litra na 100 km metodą NEDC, mimo że nowoczesny C250 CDI Blue Efficiency jest o 385 kg cięższy, 16 cm dłuższy i około 9 cm szerszy i wyższy niż 190. E Electro był limitowaną serią w pełni elektrycznych wariantów Mercedes-Benz W201. W maju 1990 roku Mercedes zaprezentował w pełni elektryczny wariant 190e na targach w Hanowerze. Nie była to typowa koncepcja Mercedesa, ponieważ producent samochodów chciał wykorzystać platformę 190e do testowania różnych konfiguracji napędu i zestawów akumulatorów. Obejmowały one głównie akumulatory sodowo-niklowe lub sodowo-siarkowe, które oferowały znacznie wyższą gęstość energii niż bardziej klasyczne w tamtych czasach akumulatory ołowiowe. Podczas salonu samochodowego w Genewie w
1991 roku zaprezentowano nawet bardziej zaawansowaną wersję 190e Electro, demonstrując swoje zaangażowanie w projekt. Elektryczny 190e zachował przestrzeń kabiny zwykłego modelu, a także wszystkie jego funkcje bezpieczeństwa. Samochód pokazowy w Genewie wyposażony był w dwa silniki prądu stałego z magnesami trwałymi, po jednym na każde tylne koło, o łącznej mocy szczytowej 45 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o zasięg, elektryczny 190e oferował 110 km na pełnym naładowaniu. Mercedes 190e Electro korzystał z akumulatora sodowo-niklowego i regeneracyjnego układu hamulcowego, który pomagał ładować akumulator podczas jazdy. Mercedes zrezygnował również z wielu ciężkich elementów mechanicznych, aby zrównoważyć wagę ciężkich akumulatorów. W rezultacie samochód elektryczny ważył zaledwie 200 kg więcej niż model, na którym bazuje. Jeśli chodzi o zasięg jazdy, Mercedes uczestniczył nawet w zakrojonych na szeroką skalę testach terenowych na niemieckiej wyspie Rubia w latach 1992-1996 przy wsparciu lokalnego rządu. Chcieli przetestować samochody elektryczne i ich układy napędowe w codziennych warunkach, a Mercedes wysłał 10 ręcznie zbudowanych egzemplarzy 190e Electro, które były wyposażone w różne silniki elektryczne i konfiguracje akumulatorów. Niektóre z nich nie miały w ogóle skrzyni biegów, podczas gdy inne posiadały nawet manualną skrzynię biegów w połączeniu z ich elektrycznymi układami napędowymi. Na wyspie zainstalowano również specjalne stacje ładowania z kolektorami słonecznymi, aby przetestować koncepcję pojazdów elektrycznych w sposób neutralny pod względem emisji CO2. Łącznie w testach pojazdów elektrycznych wzięło udział 60 samochodów osobowych i dostawczych różnych marek. Samochody były testowane przez różnych uczestników, w tym taksówkarzy, którzy używali ich w normalnym życiu. Według Mercedesa nie było prawie żadnych problemów, a samochody testowe wykazały się doskonałą niezawodnością. Jeden z pojazdów osiągnął nawet przebieg 100 000 km w ciągu jednego roku.